Panie senatorze, zacny księże i dziekanie, dostojni wszyscy goście, no i oczywiście szanowni pracowici tutejsi wszyscy, gospodarz. Zawsze z przyjemnością korzystam z zaproszenia do Państwa, ponieważ już niejednokrotnie podkreślałam, że z szacunkiem ogromnym odnoszę się do Państwa pracowitości i zapobiegliwości. Mają to nie tylko Wasi samorządowcy, ale cała Wasza społeczność. I nawet w tym roku mówiłam nad jeziorem, że i niebo wynagradza Wam to Waszą pracowitość, ponieważ tworzy takie piękne pejzaże tutaj i takie piękne krajobrazy. Ale to jest dlatego, że Wy na to zasługujecie. Na przestrzeni 20 dni. Na przestrzeni 20 dni uczestniczę w trzeciej takiej pięknej uroczystości. I znów muszę tutaj bez podlizywania powiedzieć, że Wasz obiekt jest naprawdę najpiękniejszy. Mówiłam do Pana Senatora, że takich pięknych kolorów auli nie widziałam w hali. Są takie dostojne, a przy tym są ciepłe i bardzo życzliwe. Także gratuluję, że ten obiekt został w tak doskonały sposób wykonany i jest taki piękny. Szanowni Państwo, to, że to jest trzeci obiekt na naszej ziemi, tu w naszym powiecie, to, że powstają nie tylko u nas, ale w całym kraju naszym takie piękne obiekty, że powstają orliki, to świadczy o tym, że i politycy i że samorządowcy dbają przede wszystkim o młode pokolenie, o rozwój młodego pokolenia, nie tylko poprzez sport, bo to by było za mało powiedzieć, ale również dbają o to, że poprawiają bazę, doskonalą się nauczyciele. Jest to dowód na to, że nasze pokolenie młode ma warunki wyrosnąć na prawdziwych i zdrowych obywateli. Szanowni Państwo, zbliża się również Dzień Edukacji, święto naszych pedagogów. Przy okazji chciałam życzyć, znając zawód nauczycielski, znając oddanie nauczycieli, wychowawców, pedagogów, znając ich sukcesy, o których coraz głośniej, o tych naszych tutaj nauczycielach coraz głośniej, nie tylko w naszym powiecie, nie tylko w województwie, ale również w kraju, a nawet mówiąc o Polsce i za granicą. Chciałam tych sukcesów, tej wytrwałości w tej trudnej pracy pogratulować. Wasza patriotyczna postawa na przestrzeni historii zawsze decydowała o tym, że rosło nowe, dobre pokolenie. Patriotów oczywiście. Gratuluję tych wszystkich sukcesów z całego serca. A waszym nauczycielom w szczególności, bo znając wyniki, należy im się ogromny szacunek za ich wkład pracy, wychowanie tego nowego pokolenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani profesor Wodecka, radna Sejmiku, również jeszcze coś ciepłego powiedzieć po moich przedmówcach, bo praktycznie wszystko zostało powiedziane. I gratulacje, i zachwyt nad piękną salą, bo rzeczywiście taka jest, i nad kolorami. I ja właściwie tylko mogę się przyłączyć do tych wszystkich stwierdzeń, ale od siebie chciałbym powiedzieć, że jako przedstawiciele samorządu powiatowego bardzo cieszymy się z sukcesu każdej gminy, powstającego każdego obiektu, a w tym szczególnie obiektów oświatowych i sportowych. Przyglądając się inwestycjom sportowym w gminie Lidzbark, doszłem do jednego wniosku, że pan burmistrz, rada miejska i mieszkańcy Lidzbarka, budując tak piękną salę i tak dużą salę, mają jakiś swój zamysł, jakiś cel. I po długim zastanowieniu stwierdziłem, że skoro do tej pory
W świecie, na olimpiadach, na mistrzostwach świata słyszeliśmy o sukcesach lidzbarskich sportowców w sportach wodnych, to prawdopodobnie lidzbarzanom też zamarzyły się sukcesu w innych sportach, może w zespołach, w sportach zespołowych, w siatkówkę, w koszykówkę, może w innych i pewnie to jest ten zamysł, panie burmistrzu. Dlatego życzę, żeby... żeby w najbliższych latach takie sukcesy powstały w Lidzbarku, żebyśmy mogli usłyszeć o mistrzach Europy, świata, olimpiady z Lidzbarka. Gratuluję i dziękuję za zaproszenie. Oczywiście te piłki to są symbolem tylko prezentu dla uczniów i młodzieży tej szkoły. Zostawiam również na pamiątkę list gratulacyjny. Jesteśmy z panią przewodniczącą i liczną grupą pracowników, żeby się cieszyć z państwem tym sukcesem. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Starosta Ciołkowski, pan Mariusz Janicki. I teraz pani przewodnicząca Rady Powiatu, pani Jadwiga Plewka. Ja już tylko króciutko, panie senatorze, drodzy gospodarze i przemili goście. Wiele słów ciepłych padło, dlatego też nie chciałabym się powtarzać. Chciałabym państwu podziękować za zaproszenie. Zawsze, kiedy tu przyjeżdżam, to miejsce i z racji tego, że pracuję na tym terenie, jak również z racji tego, że pracuję w Radzie Powiatu, jest mi bliskie i tak mi się robi ciepło na sercu. Dlatego też w imieniu własnym, w imieniu wszystkich radnych Rady Powiatu chciałam państwu dołączyć się do wszystkich gratulacji, jak również podkreślić to, że szczególnie gratuluję pomysłodawcom, bo zawsze to, co pierwsze się rodzi, to jest zarodek, który na przyszłość owocuje. A owoce sportu, owoce wieloletniej pracy waszej, jak powiedział pan starosta, widać, słychać o tych owocach nie tylko w naszym kraju, ale również i w świecie. Mając taką salę, zapewne wykorzystacie to i jak lekka atletyka, tak również i wszelkiego rodzaju rozgrywki piłkarskie dla waszych mieszkańców, poczynając od pracy z uczniami, nie będą odległe. Dlatego też chciałam na ręce pani przewodniczącej złożyć te kwiaty, gratulacje dla wszystkich samorządowców i pracowników tego terenu. Dziękuję bardzo. Pani Jadwiga Plewka, przewodnicząca Rady Powiatu.